Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnej, dziewiątej już części naszych turystycznych opowieści, czyli serii Kurz i Smar. Tym razem opowiemy Wam o bardzo ciekawym rajdzie. Rajdzie, który dość często jest mylony, dość często jest uznawany za nieco inny rajd. Geneza tego rajdu sięga wszystkim znanego Camel Trophy. Camel Trophy rozpoczęło swoją historię w 1980 roku jako taka pokazówka zorganizowana na życzenie Camela i 1980 rok był jedynym rokiem, kiedy start odbywał się samochodami marki Jeep. Już w następnym roku zagościł Land Rover i tak naprawdę do samego końca Camel Trophy wszystko odbywało się Land Roverami. Niewątpliwie Polacy bardzo mocno znali ten rajd z tego tytułu, że startowali tam w latach 90. właśnie między innymi kierowcy załogi z Polski, co powodowało, że Telewizja Polska bardzo chętnie relacjonowała to wydarzenie, stąd wszyscy byliśmy zafiksowani na takiej twardej, fajnej przygodzie, jaką przeżywali chłopcy od Camel Trophy. I czasami słyszy się gdzieś, że było też Camel Trophy motocyklowe, że motocykle brały udział w Camel Trophy. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Motocykle nigdy nie brały udziału w Camel Trophy. To, co gdzieś tam się przewija, to była zupełnie inna impreza. Za organizację tej imprezy był odpowiedzialny człowiek, który nazywał się Beppe Gauri. Natomiast właśnie, był to Włoch, który miał kontakt z włoskim przedstawicielstwem Camela i wpadł na pomysł, że zrobi imprezę na wzór Camel Trophy. Ta impreza nazywała się Camel Marathon Bike. I pierwsza taka pilotażowa impreza odbyła się w Stanach Zjednoczonych. I od samego początku udział również oprócz Camela w tej imprezie brała Honda Italii. Honda przygotowała na tą imprezę motocykle NX650 Dominator i właśnie na Dominatorach odbywał się ten maraton. Malowania motocykli oczywiście były dokładnie takie same jak w Camel Trophy, z tą różnicą, że nigdy nie posiadały loga Camel Trophy. Nie wolno było używać tam logo Camel Trophy, a nawet tego nazywać w ten sposób. I co ciekawe, ta impreza zażarła. Pierwsza edycja w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych naprawdę bardzo fajnie medialnie odniosła sukces. Dlatego postanowiono zorganizować ją w roku kolejnym. Rok kolejny to był Zaire. To był rok 1988, a w roku 1989 motocykle Honda NX650 Dominator zawitały w Peru. I naprawdę ta impreza zaczęła odnosić gigantyczne sukcesy marketingowe. I to był jej problem. Po ogromnym sukcesie marketingowym nagle okazało się, że impreza staje się niewygodna organizatorom Camel Trophy. To nie jest oficjalna jakby informacja, natomiast tak gdzieś ludzie, którzy wokół tej imprezy się kręcili, twierdzą. I nagle pomimo tego, że impreza była medialna, była marketingowa, fajnie żarła, ciach, imprezy nie ma. Więc mamy tak naprawdę Dominatora pomalowanego w barwy Camela w rajdzie maratońskim, który nazywał się Camel Marathon Bike. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka. W tym rajdzie tak naprawdę pierwszej edycji startowały tylko włoskie załogi, natomiast w późniejszych edycjach włoskie i hiszpańskie. Rajd mógł się świetnie rozwinąć, mógł być taką konkurencją dla Camel Trophy,
i właśnie dlatego został zaorany. Zniknął, nigdy więcej do tego tematu nie wrócono, potem zakazano reklamy wyrobów tytoniowych i tak naprawdę motoryzacja, imprezy motoryzacyjne bardzo mocno na tym ucierpiały. Tyle jako ciekawostka na dzisiaj. Teraz pokażemy Wam nowości od Artura. Artur rusza w trasę, a na koniec programu pochwalimy się Wam tym, jaki jest nasz pomysł na przewożenie bagażu w naszym Guciu. Witam serdecznie. Artur właśnie opuszcza stajnię i tak naprawdę w momencie, kiedy ten odcinek jest emitowany, Ty już będziesz w trasie. Tak jest. Planuję wystartować w piątek, dokładnie nawet godzinę mi podał, o której planuję wystartować. Zapewne jak wystartuję w piątek, to będzie dobrze. Artur, trochę nowości będziesz miał na tym wyjeździe. Dałeś się przede wszystkim namówić na rzecz, która kiedyś dla Ciebie była święta. Ja już kilkakrotnie próbowałem Cię przekonać do tego. Za każdym razem mówiłeś, że najlepsze jest to, co znamy. To trochę jak tak, z muzyką, tak, nie? Tak. Najbardziej lubimy te kawałki, które już znamy. Artur jedzie na innych oponach. Tak, porzuciłem na rzecz... Bridgestone AX41. Porzuciłem moje ulubione TKC80. Mam nadzieję, że wytrzymają. Mam nadzieję, że będą przynajmniej tak dobre jak TKC. Słuchajcie, zrobiliśmy to troszeczkę po to, żeby przetestować te opony na bardzo długim dystansie. Artur jest typowym turystą motocyklowym. Nie jest takim upalaczem motocykla gdzieś na szutrach. Artur jest turystą, który rozumie, co to znaczy przebieg na oponie i potrafisz zrobić dużo na oponach. Tak, tak. No wiadomo, że poza domem gdzieś daleko nie wściekamy się na motocyklach, po prostu przemierzamy jakieś odległości. I postanowiliśmy troszeczkę zrobić z Artura takiego testera, bo zawsze mówiąc o oponach adwenczerowych, i tutaj mamy takie wydanie mocno adwenczerowe, już takie naprawdę pozaasfaltowe, wszyscy zadają pytanie, ile taka opona przejedzie. No to ja sprawdzę ile. No właśnie, i o to chodzi. Artur sprawdzi ile. Bierzesz jeden przód, dwa tyły. I dwa tyły, jak zwykle. To jak zwykle. Na dłuższe wycieczki zawsze zabieram dwa tyły, jeden przód. Ile mniej więcej zrobisz kilometrów? Między 15 a 19 tysięcy kilometrów. Pomiędzy 15 a 19 tysięcy kilometrów i to będzie wynik jakiś, który pozwoli nam na to, żeby powiedzieć, jak ta opona się sprawdza. Zaczyna padać, tobie fajnie, spieprzasz tam, gdzie ciepło. To nie jedyna nowość tego wyjazdu. Jedziesz na tak naprawdę Półwysep Arabski, gdzie jeszcze nie byłeś. Tak, tak. Jeszcze tam nie byłem. Dzięki temu też sprawdzimy te opony, czy się nadają na tak gorące miejsca, na taki asfalt. Może na piach, chociaż piachu nie lubię, ale zobaczymy. Słuchajcie, trzymajmy kciuki. Artur startuje w piątek. Mam nadzieję, że będziemy mieć z nim cały czas kontakt, chociaż czasami zapewne będzie utrudniony. Choćby z tego tytułu, że Artur przede wszystkim będzie tam odpoczywać i nie zawsze może mieć chęć do kontaktu z Polską, co my zupełnie rozumiemy sami jeżdżąc. Ale będziemy próbowali ciągnąć go troszkę za język i tak co tydzień jakieś kilka słów o tym, co się dzieje, gdzie Artur mniej więcej jest, Wam przekazać. Liczymy na to, że dasz znać. Będę zdawał relacje. Super i do zobaczenia już za tydzień. Bardzo mocno zastanawialiśmy się nad tym, jaki sposób przewozić bagaż naszym Guciem. Pierwszy pomysł był taki, żeby jeździć na miękko, bo nie ukrywam, że podczas naszych dotychczasowych wyjazdów głównie jeździliśmy z miękkim bagażem, wręcz nawet przy takich wyjazdach do takich krajów, gdzie asfalt był naprawdę rzadkością, zdarzało mi się jeździć z plecakiem. Przy lekkich motocyklach plecak sprawdzał mi się naprawdę rewelacyjnie. Nie wszyscy muszą to lubić, ja akurat lubiłem, mi to pasowało. A Milena bardzo często pakowała się w tego typu torby. I takie torby jakby załatwiały nam wszystkie potrzeby bagażowe. Ale po pierwsze, Guciem nie będziemy zjeżdżać w jakieś hardkorowe tereny, bo nie chcemy. Nie dlatego, że Gucio nie może, dlatego, że my nie chcemy. Więc Gucio zresztą po samych oponach widać, że będzie raczej takim sprzętem shooterkowo-turystycznym. Po drugie, no pojawia się kolejny kłopot. Do tej pory nigdy nie zabieraliśmy sprzętu do kręcenia, do robienia jakichś super zdjęć i tak dalej. Teraz kamera towarzyszy nam praktycznie na każdym wyjeździe, więc pojawia się kolejny kłopot, gdzie zapakować statyw, gdzie zapakować kamerę. I tak analizowaliśmy to, stwierdziliśmy, że chyba trzeba będzie do Gucia założyć kufry. A jeżeli pada hasło kufry, to natychmiast pojawia się problem. Aluminiowe czy plastikowe? I słuchajcie, przeanalizowaliśmy to dość dosadnie. Zresztą nie ukrywam, że jeździliśmy sporo z kuframi, oczywiście i aluminiowymi, i plastikowymi. I wybór o dziwo nie padł wcale na aluminiowe. I zdecydowaliśmy się, słuchajcie, na kufer
plastikowy, bo na razie zdecydowaliśmy się na kufel centralny. Nad bocznymi na razie jeszcze zastanawiamy się, czy w ogóle będziemy je zakładać. Szukaliśmy produktu markowego, ale zrezygnowaliśmy z wyposażenia oryginalnego. Nie dlatego, że coś z nim jest nie tak, ale dlatego, że nie chcieliśmy kupować rzeczy z takich top półek. Postanowiliśmy kupić coś z takiej półeczki średniej, gdyż sami, tak jak mówię, nie jesteśmy do końca przekonani, czy z kufrem będziemy chcieli jeździć. I postawiliśmy na dedykowany do Gucia produkt marki Kappa. Wszyscy zapewne markę Kappa znają. Jest to, jak niektórzy twierdzą, tańsza linia GV. I kiedyś faktycznie tak było, że Kappa była mocno tańsza niż GV. Dzisiaj ta cena jest praktycznie taka sama. Kappa jest tańsza o kilka groszy. Ale to, co mnie urzekło mega w Kappie, to to, że robiąc płytę do Gucia, zobaczcie, co na niej zrobili. Mamy na niej pięknie wyciętego orzełka Moto Guzzi. I kolejna fajna rzecz. Ta płyta jest naprawdę bardzo ładnie obrobiona. I na tej płycie my nadal możemy bez problemu albo przewozić naszą roleczkę, albo kiedy będziemy się potrzebowali bardziej zapakować, możemy założyć kufer. Kufer, na który się zdecydowaliśmy, jest dość obszerny. Nawet nie wiem, czy nie zbyt obszerny. Wyjdzie w praniu, ale urzekła mnie w nim jedna rzecz. Po otwarciu tego kufra on jest naprawdę bardzo fajnie doszczelniony. Dlaczego zdecydowaliśmy się na aż tak obszerny kufer? Z bardzo prostego powodu. Słuchajcie, po pierwsze, bardzo fajna rzecz. Jesteśmy w stanie, ze względu na to, że on jest tak kwadratowy, wpakować do niego po prostu laptopa. Nam się tu zmieści laptop. Przez to, że zmieści się nam tutaj laptop, będziemy w stanie na przykład na dłuższych wyjazdach robić filmy dla Was. Bez laptopa byłoby to bardzo trudne. Kolejna rzecz, która nas urzekła, zobaczcie, wreszcie kufry Givi czy też Kappa dorobiły się uszczelki. Ja pamiętam te kufry, co prawda sprzed prawie parunastu, jeśli nie 20 lat, one nigdy nie miały uszczelki i zawsze gdzieś lubiły troszeczkę podcieknąć. Ten kufer ma uszczelkę i jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. Zobaczcie, jesteśmy w stanie dociągnąć tą uszczelkę bocznymi uchwytami, co zapewne spowoduje, że szczelność będzie na jeszcze wyższym poziomie. Gdybyśmy natomiast zdecydowali się na boczne kufry, bo jeszcze się zastanawiamy, czy w ogóle je chcemy, to ten kufer może również robić za kufry boczne. I to, co ja zawsze najbardziej lubiłem we wszelakich kufrach, co znowu irytowało mnie troszeczkę w kufrach aluminiowych, choć wiem, że dzisiaj się to znacznie poprawiło. Ja jeszcze jeździłem z takimi kuframi marki Zega z Turatecha, które były przykręcane do stelaży, więc nie dało się ich nigdzie zabrać. Za każdym razem, kiedy gdzieś się stawało, trzeba było z tych kufrów wszystko wyciągać. Oczywiście mogła być torba, więc wkładało się torbę, brało się torby. Dodatkowa rzecz, bez sensu. Tu w przypadku tego kufra mamy jedną zaletę. Naciskamy guzik i po prostu zabieramy kufer jak walizkę ze sobą do pokoju hotelowego czy do jakiejś agroturystyki, gdzie tam byśmy sobie nie chcieli spać. I zostaje nam znów goła płyta. To nie kusi, bo torby do kufrów mają jedną wadę. Pozostawiając gdzieś motocykl w jakichś takich krajach, powiedzmy, gdzie się kradnie. Powiem wprost, bo nie chciałbym ich nazwać niecywilizowanymi, bo o dziwo najbardziej kradną w krajach, które my uznajemy za cywilizowane. Pozostawianie kufrów nawet pustych rodzi ten problem, że prawdopodobnie jakiś rzezimieszek zechce do niego zajrzeć. Ja pamiętam, że zawsze jak jeździłem motocyklami z kuframi, zostawiając gdzieś na noc pod hotelem motocykl z kuframi, oczywiście bez wnętrzności, te kufry były puste, za każdym razem zostawiałem je otwarte, a i tak mi się kiedyś zdarzyło, że ktoś mi wyłamał zamek w otwartym kufrze. Więc w tym przypadku zabieramy kuferek ze sobą, idziemy do hotelu, on jest lekki, fajny i poręczny. Mam nadzieję, że wybór jest dobry. Piszcie o swoich wyborach. Piszcie o tym, co Wy byście założyli do takiego motocykla jak Gucio. Jeszcze raz mówię, nie zdecydowaliśmy się na fabryczne wyposażenie tylko z tego tytułu, że ono kosztuje tak dużo, że musielibyśmy być pewni, że je chcemy, choć i tak uważam, że cena jest tam adekwatna do tego, co dostajemy w zamian. Natomiast w tym przypadku jest to produkt taki, powiedzmy, ze średniej półki, który nas w pełni powinien zadowolić i przede wszystkim pozwolić nam na to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy jeszcze w ogóle jeździć z kuframi. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, piszcie o swoich pomysłach na przewożenie bagażu i oczywiście zapraszamy w środę na kolejny odcinek warsztatowych opowieści. Dziękuję i do zobaczenia.